Nazwa Kaziki, imprezy Kaziki, wzięła się od pierwszego założyciela Lechi Dzierżoniów, pana Kazimierza Michalskiego, który wraz z trzema, czterema innymi osobami spotkał się w dzierżoniowskim ratuszu 3 tygodnie po zakończeniu II wojny światowej i dzięki temu powstał nasz klub dzierżoniowski i w ten sposób chcieliśmy uświetnić taką imprezę, która podsumowuje cały sezon poprzedni piłkarski jego imieniem. Stąd nazwa Kaziki. I Kaziki dostają najwybitniejsze osoby w danych kategoriach wiekowych, jeżeli mówimy o drużynach, czyli senior, junior starszy, junior młodszy, a także młodzieżowiec. Dodatkowo doceniamy pracę lokalnych mediów, doceniamy pracę osób związanych z piłką nożną lokalnie, ale także i na zewnątrz, bo w tym roku wręczamy nagrodę osobie z biura DZPN Wrocław. Także honorujemy tymi nagrodami, to są ważne nagrody dla nas. Honorujemy osoby, które się zasłużyły dla dobra działalności całego klubu w trakcie minionego sezonu. Najważniejsze kaziki wręczane w tym roku to oczywiście są kaziki zawodnicze, to są kaziki dla najlepszego trenera. Nie ukrywajmy, tutaj kapitalną pracę wykonuje w naszym klubie pan Zbigniew Soczewski, pracujący już 8 lat w Lechii Dzierżoń. W ciągłej pracy jest to najdłużej pracujący trener w całej Polsce, od trzeciej ligi do ekstraklasy włącznie. Jest to niesamowity wyczyn. Z roku na rok wykonuje coraz lepszą pracę z tą naszą drużyną, przede wszystkim z młodzieżą. Na pewno pasja, na pewno zaangażowanie i dziękuję też za zaufanie poświęcone ze strony klubu. Uważam, że skoro tyle lat, to na pewno tą swoją pracę wykonuje dobrze. Czy wyniki, na pewno naszymi takimi głównymi miarodajnymi wynikami są to, że kilku wychowanków gra w ekstraklasie na poziomie reprezentacji w grupach młodzieżowych, zbierając całkiem przyzwoite recenzje. Dla nas to jest jakiś tam splendor, zaszczyt i cieszę się z tego, że wpływ i jakąś tam cegiełkę tak samo ja i klub dołożył do tego. Czy jest jakaś recepta? Nie. Trzeba ciężko pracować, ciągle się rozwijać, uczyć. Ja ciągle zbieram swoje jakieś tam nowe doświadczenia, uczę się, rozwijam. Jeżdżę na wszelkiego rodzaju kursy, konferencji, podnoszę swoje kwalifikacje trenerskie i do tej pory to się sprawdza. Szanowni Państwo, laureatem Kazika w kategorii senior jest pan Damian Niedojad. Niestety nie spodziewałem się, że przyjdzie mi tutaj dzisiaj stać na środku. Dlatego chciałbym tylko po prostu wszystkim serdecznie podziękować. Dziękuję. Laureatem Kazika w kategorii sponsor sezonu jest firma Icon. Laureatem Kazika specjalnego jest Karol Michniewicz. Dlatego też dla nas ważne są te kaziki młodzieżowe. Jest to nagroda na przykład dla najlepszego młodzieżowca, czyli Maćka Tomaszewskiego, który ma za sobą w poprzednim sezonie nie dość, że dobrą grę, ale 3-4 próby w zasadzie w klubach ekstraklasowych i w zasadzie wydaje nam się, że już jest na małym wylocie do prawdziwej piłki, za co bardzo mocno trzymamy kciuki, w czym pomaga gra w tej trzeciej lidze, mocnej trzeciej lidze. Wyróżniliśmy za postawę także dwóch juniorów, juniora starszego Dawida Wasilewskiego, który całe serce oddaje grze w naszym klubie, który też miał już epizody w pierwszej drużynie, oraz junior młodszy Ernest Erpiłowski, który wydaje się być kolejnym takim diamencikiem jeszcze do obrobienia i do pójścia w grę w dużą piłkę. Ważni dla nas oczywiście są też sponsorzy, których oczywiście chcielibyśmy, żeby było więcej, ale zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja na rynku ogólnie. Dlatego staramy się dopieszczać też tych naszych sponsorów. Zapraszamy ich na mecze, dostają u nas karnety VIP. W tym roku wręczyliśmy kazika firmie iComp, panów Łukasza Juszczyka i Jarosława Poduli. Także wydaje nam się, w znacznym stopniu pomogli nam w sezonie 2016-17. Logo ich firmy widniało na koszulkach drużyny. Nie ukrywajmy, mieli materialny duży wpływ na działalność i losy naszego klubu. Także bardzo dziękujemy. Tym kazikiem chcemy podziękować za wsparcie. My jesteśmy przede wszystkim zarówno i fanami drużyny od małego i nawet za młodszych czasów jeszcze dziecięcych graliśmy w juniorach, ja i mój kolega z firmy. Chodziliśmy też na mecze, jeździliśmy na mecze i klub dla nas wiele znaczy, dlatego staramy się go właśnie wspierać tutaj na naszym lokalnym podwórku. Uważamy, że tak, jest coraz więcej młodzieży, która się właśnie jakby zapisuje do UKS-u lokalnego, to widać po ilości choćby właśnie młodych, więc to na pewno też zaprocentuje w przyszłości w klubie.
Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy pojawiają się na Wrocławskiej, na kolejnych meczach ligowych. My tą piłkę robimy dla Państwa. Chcielibyśmy, żeby jak najczęściej Państwo przychodzili, jak najliczniej na stadion. I życzyłbym sobie, aby przyszłoroczne Kaziki, piąta edycja, też była w tak w zasadzie dobrym humorze, bo mamy za sobą bardzo dobry sezon. Mamy za sobą utrzymanie w trzeciej lidze, co było celem nadrzędnym, żeby ci młodzi chłopcy, których szkolimy w niższych grupach wiekowych, mogli pokazać się na wielu stadionach na Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w województwie lubuskim, mogli zostać zauważeni i tak się właśnie dzieje. Dlatego z tego bardzo się cieszymy, to jest nasz sukces wszystkich. No i chcielibyśmy powtórzyć też wyniki juniorskie, ponieważ zakończenie rozgrywek na piątym miejscu w LDJ-ce starszej i młodszej to jest naprawdę niezły wyczyn, o ile nie bardzo dobry wyczyn, bo w regionie nie ma lepszego klubu szkolącego młodzież od Lechii Dzierżoniów, a w tym momencie po spadku też Górnika Wałbrzych jesteśmy jedynym klubem w promieniu w zasadzie 80 km, który ma trzecią ligę, a w takich klubów w Polsce jest 124. Także wydaje mi się, że wykonujemy dobrą pracę i chciałbym naprawdę w takim dobrym humorze też w przyszłym roku te kaziki poprowadzić. I my dzień w dzień z zarządem, któremu...